Kim są aborygeni? Ludnością. Rasa taka, tak? Gdzie mieszkają? Ameryka? Ameryka jakaś. Południowa. Brazylia. Indie. Rdzenna ludność Australii. No. Jak nazywa się nasza galaktyka? Droga Mleczna. Ile gwiazd jest w Układzie Słonecznym? Dużo. Nie ma w ogóle. Jedna. Tak? Dobrze. Słońce. A faktycznie. Nie, to jest stary inny. Bez kitu. No Jezus Maria, co się podpisałem na tym oryginał. Który kraj jest znany jako kraina kwitnącej wiśni? Japonia. Dobrze, jednocześnie, brawo. Ile guzików 4, 2, ma sutanna? 33. No i co to jest? Dobrze, wspólnie, dobrze. A wiem czemu. Dlaczego? Wiek Jezusa? Ile żył, no. No, ile żył, ile zmarł. Czy krowa ma ramiona? Nie, może ma, może nie ma. Dobra, to czekaj, stawiamy. Ja mówię tak, ty mówisz nie. Dobra, tak, 3-4, tak, nie. Tak. Tak, ma ramiona. Z ssakiem ma ramiona. A czy każdy ssak ma ramiona? Nie widziałeś tego? Kto zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną? Kazimierz Wielki. Dobrze, Kamil I. Kto jest autorem Władcy Pierścieni? Tolkien. Dobrze, na Oliwiera. No są takie pytania kamilowe, no. Jakie kamilowe? Czym zajmuje się szczypiornista? Nie wiem. Uprawą zbieraniem szczypiorku. Nie wiem, no jak dzieci w przedszkolu nie chcą stać, to nie szczypie i stają. Dobre. Z czym jeszcze raz? Czym? Ze sportem? Szczypiornista, tak. On podaje wody? Nosi cegły? Szczypiornista to jest... Czemu szczypiornista? Japońska sztuka składania papieru, to? Origami. Dobrze, dla Kamila, znaczy dla Szybszy. Oliwiera. Punkt dla Kamila, książka. Najwyższy szczyt w Afryce, to? Kilimandżaro. Nie, no ja bym tego nie zaliczał, bo powiedziałem... Bez punktu, tak, bo Kamil zaczął, a Oliwier skończył. Słomiany lub filcowy kapelusz stanowiący narodowe nakrycie głowy Meksykanów i Chilijczyków, to? Sombrero. Dobrze, sombrero, brawo. Ja mam zbyt wolną głowę. No pan tego nie pokazuje, profesor Puchalski. Jakiego bardzo popularnego w Europie środka transportu publicznego nie ma na Islandii? Pociągu. Dobrze. Islandia nie ma kolei. Tak. Jak nazywa się samiec sarny? Sarenka. A nie samiec. Samiec sarny. Jeleń. Saren? Dobrze. Nie. Sarenka. Nie no, jak jest sarna, to jest dziewczynka, to chłopczyk to jest... Saren. To nie jest jeleń i to nie jest saren. Samiec sarny to rogacz albo kozioł. Kozioł? Kozioł? Kozioł albo rogacz. Taki, ale taki kozioł to tak... Samiec sarny. Jak się nazywa? Natomiast jak się nazywa samica jelenia? Jelenina. Jelenina. Łania. Cielęcina. Okej, bez punktów. Chemia. Który pierwiastek chemiczny jest używany do ochrony zębów przed próchnicą? Szkliwa. A nie, szkliwa to są... No bo szkliwa się chroni, ale... No co jest w paście? No banalne. Węgiel. Co jest w paście? W podstawówkach bardzo często jest taka akcja, że dzieci przynoszą szczoteczki i co robią? Myją zęby. Myją zęby. No, a ta akcja ma swoją nazwę. O Boże Święty. Jak to się nazywało? Nie wiem, powiedzieć. Fluor. Fluoryzacja. Ale to nawet w podstawówce były fluoryzacje. No. Kto był pierwszym człowiekiem na Księżycu? Armstrong. Dobrze. No, mam zagrany mózg. O! Kołnierzyk stosowany przez duchownych, to? O Boże. Orszatka. Orszatka? Jak? Jeszcze raz? Kołnierzek stosowany przez duchownych. A nie ta? Koloratka? Koloratka, dobrze. Ostatnio to mówił. Orszatka. Królestwo Niderlandów to oficjalna nazwa jakiego kraju? Holandia. Dobrze. Ja tak szybko nie myślę, stary. Nazwa najgłębszego jeziora w Polsce. Bajkał. W Polsce. Tego. No mów, mów. Co mają wspólnego ze sobą diament i grafit? Wytrzymałość? Że są węgle jakby. To są odmiany alotropowe węgla. Dobrze, punkt dla Kamila. Ciężko robi. Londyn z geografii. Londyn ma Tamizę. Paryż ma Sekwanę. A Rzym? Jaka rzeka przepływa przez Rzym? Jest w piosence Maty. Maty? Bo ja słucham Maty. Nie, chwila, ja wiem, ten... Zaśmiał, że ten, no jak było skute Bobo, że on jarał ten, nad Tamizą, było...
Tamiza. Tobako? To jest w Londynie, jak? Tobako? Nie. Sam jesteś tabaka. Na ty, ale... To, ta, no. Ty... Ty? Jak ty? On powiedział Tybet, ale nie wiem czy... Tyber. Tyber. Tyber, a... Ja, ale jesteśmy głupi z tej geografii. Stary, ale mam nadzieję, że nie dadzą tego. Jakby był Londyn, to bym wiedział, że Tamiza, no. Dobrze, no to proszę. No nie popisuj się. To proszę. Bukareszt to? Stolica Budapeszt. Nie, Boże. Stolica tych... Węgier? Węgier? Słowac. Nie. Bukareszt. No Budapeszt, coś co tego. A Bukareszt to jest... Czego? Co? Nie. Nie. Tak? Słowac. Nie. On mi powiedział. On to tak. Powiedział, on to powiedział. Rumunii. A, no. Który ocean jest największy pod względem powierzchni? Atlantycki? Atlantyk? Nie wiem. Spokojnie. 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 Aha. No dobra. No... To dobrze powiedziałem. Oliwier, tak. Daj. Dla Oliwiera. Ile masz przewagiczek? Ale ty masz cieńsze, dlatego wygląda, że ja mam więcej. Jak się nazywa największa głębia na Ziemi? Wiem, to jest Rów Mariański. Rów Mariański, no, fajnie. Bez kitu. Nawet się nie skupiłem. Stolica Kanady. Ottawa. Dobrze. O, nie. Ile kontynentów jest na Ziemi? Siedem. Dobrze. Położone w peruwiańskich Andach. Czekaj. Najlepiej zachowane miasto Inku. Takie kultowe, no? No wiem. Sorry, Ink to mi się tylko zelgą kojarzy. To jest chyba nawet jeden z siedmiu cudów świata. To jest ta. No, ta. Peru. Machu Picchu, o. Brawo. Nie ma opcji, żeby to wiedział. Boże, ale pamiętam... Nie no, bez przesady. Pomóż mi, Michał. Dobra, no. Sytuacja wymusiła. Żyje. Liczymy. Żyje. Już? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, jeden. Osiem. 11 do 8, tak? Czyli brawo dla Oliwiera. Dobra, stosik. Dzięki. Dobra, dobra.